Trzymano żołd i pod paszczami armat przymuszono wsiadać na fregaty w Liwornie. Dokąd? Na Antylę. Opowiedz nam coś o tym, bo my tu na zagonie wiemy ledwie coś niecoś. Och, wyspo, zdałaś się rajem, gdyśmy cię z dala ujrzeli. Ale szybko przyszło ocknienie. Przysłali nas bunty murzyńskie tłumić. Pierwszy konsul Bonaparte nakazał niewolnictwo na powrót na San Domingo zaprowadzić. Nowa to była dla nas wojna. Raz było tak. Służyło u nas 400 murzynów, których my podejrzewali o zdradę. Co z nimi robić? Jeden jedyny nasz batalion pana Bolesty nie utrzyma w karbach tylu murzynów. I to z bronią. Puścić na wolność, to pójdą do wroga. Trzymać, zdradzą. Generał Fresine, nasz nowy dowódca, Francuz rodowity, rozkazał czarnym wystąpić do apelu jak co dnia. Zwyczaj wojskowy każe do apelu stawać bez broni. Murzyni nie spodziewali się nawet. Upłynęło pół godziny, ani jeden nie zipał.